Migawka. Telewizja Toja pokazuje, że reportaż nie musi być długi. Pięciominutowa forma doskonale nadaje się do pokazania ciekawych i ważnych wydarzeń z życia Łodzi. Był używany w miejscach, gdzie już inne sprzęty nie dotrze. Po prostu są szczęśliwi, że nigdy nie było lepiej. Widzę oczy moich kolegów, którzy są wykonawcami tego wszystkiego i jestem z tego dumny. Migawka w poniedziałek o 22:35. Piotr Wesołowski. Zapraszam na rozmowy dla Prawo i Lewo Ręcznej. Przez wakacje mieliśmy spokój z sądami, a teraz znowu wróciły protesty. Stosujemy się do tej sytuacji, jak jest do tej możliwości, bo to zwiększa wynik wyborczy. Liczymy, że teraz mamy prawdziwą aferę. Myślę, że absolutnie nie. I to przyniesie kompromisowe rozwiązanie. To jest problem pokaźniejszy w ogóle lewicy w Europie. Dziękuję bardzo. Najważniejsze informacje z łódzkich hal, boisk i stadionów, a także tego, co dzieje się wokół nich. Spotkanie ze sportowymi bohaterami naszego miasta. Wydarzenia Sport od poniedziałku do piątku o 17:30, a ich dwuminutowy skrót, czyli Sport Flash, o 18:25. Prosto z miasta to cykl reportaży realizowanych przez dziennikarzy telewizji Toja. Pokazujemy ludzkie dramaty, ciekawe wydarzenia, ludzi z pasją i pomysły na życie. Na tą chwilę jestem mega zestresowany. Jestem takim brakującym ogniwem. Ja ciągle mam wątpliwości. Po raz pierwszy jestem tak trenowana. Reportaże w cyklu Prosto z miasta na antenie telewizji Toja we wtorki o godzinie 17. Od wtorku do piątku. O 16:30 w telewizji Toja. Nie przegap swojego miasta. tvtonia.pl